mąż i córka Walców nieco ponad 2 miliony, 2,5. Mają zwrócić. Te środki będą w przyszłości przeznaczone na wypłatę m.in. odszkodowań dla mieszkańców, którzy byli poszkodowani reprywacją Sosnowskiego 16 jako rekompensatę za krzywdy, których doznali wskutek reprywatyzacji tego, co się z nimi działo po utracie statusu, można powiedzieć, ochrony lokatorskiej. I chciałbym zaznaczyć kilka rzeczy w związku z tą deklaracją. Przede wszystkim niektóre osoby dalej próbują mówić, że powołanie komisji nie miało sensu. Dzisiaj mamy kolejny dowód na to, że komisja nie tyle, że dobrze, że powstała, ale musiała powstać. Gdyby nie komisja, nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji, że bezprawnie zwrócone środki wrócą do mienia publicznego, wrócą na rachunki miasta stołecznego Warszawy. Andrzej Walc poinformował, że chce pieniądze zwrócić, ale jednocześnie poinformował, że nie zamierza rezygnować z odwołania do decyzji komisji weryfikacyjnej, no i będzie czekał na decyzję sądu. Jak dodaje Sebastian Kaleta, ma do tego pełne prawo. Pan Andrzej Walc, składając to oświadczenie, można powiedzieć, że szanuje prawo obowiązujące, to znaczy szanuje pięciotapieża, bo to przecież wiadomo, że to, żeby być nad kimś, to trzeba być świętszy, że samo słowo świętszy od papieża. Analizował naszą decyzję, tak jak decyzji innych organów państwa sądy oceniają. Radio Conchita. Żona, która pełni bardzo ważną funkcję w życiu publicznym jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, tego rodzaju elementarnego szacunku do obowiązującego w Polsce prawa nie reprezentuje. Mówił Sebastian Koleta z komisji weryfikacyjnej, a decyzję i deklarację... Mąż i córka prezydent stolicy chcą oddać miliony za Noakowskiego. TVP boi się krytyki. Poprosili internautów, aby nie komentowali wpisów. Tak jak, proszę Państwa, cała ta Elżbieta Jaworowicz kopie, kłamie i po prostu nie chcą. Takie zachowanie wygląda znacznie lepiej. To znaczy, komisja etyki ukaże Kaczyńskiego. Decyzja we wtorek. Decyzja, ale odwołam się do sądu, no bo mam zastrzeżenia. Google włączy ci nowy wygląd kalendarza, nie będzie pytał o zdanie. Hanna Gronkiewicz-Walc, no to w tej chwili... Olivia Wisiak pojawiła się w TVN i mówiła o... Prezydent po prostu chce wykorzystać wszystkie aspekty prawne, ale właśnie z poszanowaniem prawa, a nie z jego bojkotowaniem czy sabotowaniem. Radosław Gruca z dziennika Fakty zaznaczał z kolei, że komisja weryfikacyjna powinna na razie nie cieszyć się tak bardzo z tej decyzji i deklaracji, dlatego że sąd można uznać odwołanie Andrzeja Walca. Po pierwsze, to nie jest żadna łaska ze strony pana Walca, bo gdyby... Roznegliżowany szef policji z rozbitą głową przed Lidlem był pijany w Wrocław. Komendant miejski policji we Wrocławiu Zbigniew Frakacz, roznegliżowany bez butów i z rozbitą głową, został znaleziony w środku nocy przez patrol straży ochrony kolei. Leżał w krzakach za sklepem. Patryka Jakiego, bo uważałem, że rzeczywiście jest tak, że może... Mamy oto dowód na to, że można odkręcić decyzje, które są wątpliwe prawnie, wyglądają na przestępstwa i można też... Komendant policji, ale niestety nie jest tak pięknie. Coś okropnego, państwo zobaczą. No. Jedzie, straż ogniowa. Także komendant miejski policji we Wrocławiu Zbigniew Raczak. Daj spokój. Najlepszą lokatę, jaką mógł zrobić, bo oprocentowanie i stawki ustawowe są takie, że w żadnym banku na lokacie nie dadzą ci 5% na przykład. A jeżeli karetka, patrol, policja, wychodzi, komendant był pijany, okaże się, że jednak ta decyzja została wydana z naruszeniem prawa, no to może się okazać, że z tego miliona... Szeruj środkiem ulicy, widzisz, o. Na razie rodzina prezydent językowcy bez wysiłku, nie uczcie rosyjskiego, bo tu Polacy nie lubią rosyjskiego. Także, proszę Państwa, język bez wysiłku, ale nie ucz się rosyjskiego, bo Polacy nie lubią rosyjskiego. No. Polski rząd prowadzi wielka akcja policji we Wrocławiu. Policjanci pobili kijem bejsbolowym. Co w tym Wrocławiu tam się dzieje? Unii Europejskiej. Ukaranie Polski chce Komisja Europejska za naruszenie praworządności, a z wypowiedzi czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości wynika, że w tej sprawie nie jesteśmy sami. O czym przekonują także bardzo wyraźnie Węgry. Kamstwo całej Polsce. Parlamentarna opozycja. Komentarze po wczorajszej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w Budapeszcie zebrał nasz reporter Michał Walczyk.
Aby rozpocząć procedurę wynikającą z artykułu 7, wniosek musi uzyskać poparcie co najmniej 22 na 27 państw Rady Europejskiej. Takie poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha przekonuje, że na wystarczające poparcie Polska nie może liczyć, między innymi ze względu na ustawy reformujące polskie sądownictwo podpisane przez prezydenta. Jeżeli jakikolwiek państwo narusza postanowienie tych traktatów, a te szereg ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości narusza choroba fundamentalny, to Komisja Europejska nie ma tutaj możliwości, żeby nie podejmować działań, w tym także związanych z artykułem 7. Procedura sankcji wobec Polski nie zostanie zastosowana, zapowiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Pytany przez Polskie Radio 24 w kontekście wczorajszej wizyty na Węgrzech Mateusza Morawieckiego zapewnił, że Polska znajdzie sojuszników, którzy nie poprą wniosku Komisji Europejskiej o wdrożenie wobec Polski zapisów artykułu 7 unijnego traktatu. Jestem spokojny o to, że ta procedura wszczęcia sankcji wobec Polski nie zostanie zastosowana. Leży to nie tylko w interesie samej Polski, ale i tych wszystkich państw, które mogłyby mieć i mogą mieć dzisiaj obawę, że za chwilę będą kolejnymi na celowniku jednego czy drugiego urzędnika brukselskiego. Polska nie jest jedynym państwem chcącym zmieniać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, podkreśla poseł ruchu Kukiz 15 Piotr Apel. Austria, ale też może być Portugalia. Ja wierzę, że Irlandia, myślę, że też byłaby bliska skłonna. Holandia, głośne są tam postulaty dotyczące demokratyzowania Unii Europejskiej. To naprawdę nie musi być kraje, których akurat rządzą prawicowe siły. To muszą być kraje, które chcą innego modelu Unii niż proponuje Komisja Europejska, a takich jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby znaleźć te 7-8. Z przewodniczącym Komisji Europejskiej w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Jednym z sojuszników Polski są Węgry, przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Jeżeli premier Orbán w połowie grudnia otrzyma szansę na to, żeby Unia Europejska wszczęła wobec nas procedurę wynikającą z artykułu 7, jeżeli mówię o wzajemnych, dobrych relacjach i dobrej współpracy, to naprawdę jest to powód do tego, żeby się z tego cieszyć i być zadowolonym. Wczorajszą wizytę szefa polskiego rządu na Węgrzech krytykuje opozycja. Do niepokładania nadziei wynikających z zapewnień Viktora Orbana zachęca Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Ta wizyta bardziej przypominała hołd lenny, który Morawiecki składał premierowi Orbanowi. A na samym końcu Orban tak zważył wszystkie racje i uzna, że bliżej mu z politykami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, a nie z niepoważnymi politykami z PiS-u. Unijni politycy muszą liczyć się ze zdaniem państw takich jak Polska czy Węgry, ocenia wiceprezes partii Porozumienie Zbigniew Gryglas. To dzisiaj obszar stabilności politycznej, to dzisiaj obszar rozwoju gospodarczego. Pan premier Orban słusznie wskazał, że dzisiaj wymiana Wyszehradu z Niemcami przekracza znacząco wymianę z Francją, więc nie można już naszych krajów negować, nie można ich pomijać. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Walczyk. Punktem spornym na linii Warszawa-Bruksela jest na pewno polityka migracyjna i fakt, że Polska, nie tylko Polska, ale Polska na pewno uchodźców przyjmować nie chce, przynajmniej tej kwoty narzucanej nam przez Komisję Europejską. I teraz mamy kolejne państwa, które weryfikują swoją politykę migracyjną. Premier Danii poinformował o zmianie tej polityki wobec imigrantów, a także o konieczności likwidacji zamkniętych enklaw w największych miastach tego kraju. Opozycja z kolei żąda m.in. zakazu budowy nowych meczetów, a także wprowadzenia godziny policyjnej dla nieletnich. Jak poinformował w swoim wystąpieniu premier Danii, w dzielnicach, w których żyją imigranci, obowiązują inne niż duńskie wartości. Stąd czas na zmiany. Pytanie, czy i na ile zmiany zdecydują się niemieckie władze? To dlatego, że jak wynika z raportu kryminologów dla niemieckiego rządu, imigranci, to właśnie imigranci ponoszą w dużej mierze odpowiedzialność za wzrost przestępczości w minionych 3 latach w Dolnej Saksonii. Na autorze raportu wystąpili do władz o więcej środków na działania prewencyjne, a z jaką reakcją ten apel się spotkał, no to pytamy naszego gościa, a jest nim korespondent polskich mediów w Niemczech, Jan Bogatko. Dobry wieczór, słyszymy się. Wieczór, słyszymy się doskonale. Cieszę się w takim razie. Wnioski Niemcy wyciągną z tego raportu na temat przestępczości, tego nie wiadomo. O tym się mówi zresztą od dawna, nie od tego raportu. Zawsze działa się według zasady, jestem za, a nawet przeciw. I zawsze robi się to w ten sposób, że stara się zapewnić, stworzyć nowe miejsca pracy dla opiekunów socjalnych, którzy przeważnie pochodzą ze środowiska lewicowego, a raczej wyłącznie ze środowiska lewicowego. A więc to jest bardzo dobra okoliczność, żeby upomnieć się o kilka
z policji w Dolnej Saksonii w latach 2016 wynika, że wzrósł udział cudzoziemców w przestępczości w tym landzie. Ale zaraz Pfeiffer usprawiedliwia, że to wcale musi nie oznaczać, że zwiększa się przestępczość wśród cudzoziemców. To są bardzo trudne rzeczy do uchwycenia na pierwszy rzut oka. W każdym razie wiadomo, że w okresie 2014-16 w Dolnej Saksonii liczba przestępstw wzrosła o ponad 10%. W tej wielkości 92% to są przestępstwa dokonane przez cudzoziemców, ale już zaraz się ich usprawiedliwia. No po pierwsze, no nie może być inaczej, bo przecież wśród uchodźców są ponad proporcjonalnie młodzi ludzie. Pamiętam, jak swego czasu mówiono, że ludzie, którzy przyjeżdżają, to są właśnie ludzie młodzi, młodzi mężczyźni, a nie, jak pokazywano na zdjęciach, kobiety z małymi dziećmi, to mówiono, że są to wybiórcze zdjęcia prawicy, które służą do zagmatwania sytuacji i do przedstawienia wszystkiego w swoim świetle. Teraz widzimy, że po prostu są to ponadproporcjonalnie młodzi ludzie, którzy stamtąd przyjechali z tych rzekomych krajów, w których mają miejsce zagrożenia, no w niektórych one mają miejsce. Usprawiedliwiano wtedy tak, kobiety nie mogą wyjechać z małymi dziećmi, bo one opiekują się przecież swoim potomstwem na miejscu. No to jak? Mają warunki do opieki nad tym potomstwem na miejscu, czy też nie mają? Dlaczego młodzi mężczyźni zamiast bronić swojego kraju, czy bronić się przed dyktaturą, czy bronić się przed tymi szatrapami, którzy tam panują, wyjeżdżają sobie i idą na łatwiznę. Więc okazuje się, że to wszystko nie tak, ale zaraz pomaga się drugim argumentem. Oczywiście, że wszystko to wynika z postaw ludzkich. A mianowicie ofiary zgłaszają na policję sprawców, przede wszystkim jak oni są cudzoziemcami. No proszę, no więc znowu jest to jakieś urabianie czegoś. Jeżeli przestępca był Niemiec, to nikt na niego nie doni. Czyli chce pan powiedzieć, że po publikacji tego raportu, ewentualnie w wypadku tego typu dokumentów i danych, gdzie mamy jasne dane, że przestępczość rośnie o ponad 10% ze wskazaniem na uchodźców z kontynentu afrykańskiego, nie z Iraku i Afganistanu czy Syrii, ale właśnie z Afryki Północnej. Te dane są jednocześnie podawane jako pewnego rodzaju forma bicia na alarm, ale jednocześnie neutralizowane? Tak. Jeżeli mówi się, że na przykład kultura pochodzenia decyduje o przestępczości, a więc kultura macho, to ja nie wiem, nie ma tej kultury macho w Syrii, nie ma kultury macho w Turcji, nie ma kultury macho w byłej Jugosławii. Naturalnie, że są to kraje o tradycyjnych kulturach męskich, ale... No, zamknięte, nie wypuszczam. W większym stopniu. Poza tym, skoro ci ludzie w tych krajach jakowskich przestępstw nie dopuszczali się, bo tylko byli ofiarami jakiegoś reżimu, który ich prześladował, to dlaczego tam, gdzie mają dobre warunki, gdzie mają warunki życia w pokoju, możliwości uczenia się, nagle stają się przestępcami? No więc pojawia się następne lekarstwo. Brakuje kobiet. Brakuje kobiet, proszę Państwa, i dlatego ci młodzi ludzie są tacy źli. Kobiet czy całych rodzin? Słucham? Brakuje tylko kobiet czy całych rodzin? Brakuje kobiet i oczywiście czyli rodzin, czyli trzeba by, aby więcej osób z tych rodzin, członków tych rodzin przyjechało. To wtedy polecam inny materiał do przeczytania tym ekspertom, a mianowicie na temat 6 kryminalnych wielkich rodzin w Berlinie, o których nie tak dawno zresztą mówił nawet poseł Zielonych, Benedikt Lux, że im większa jest grupa, im większa więź między członkami tej grupy, tym trudniej jest rozbić przestępczość przez tę grupę uprawianą. I tutaj właśnie zdaniem Zielonego posła Benedikta Luxa, podkreślam, co sobie powiedział nikt z AfD, chodzi o 6 wielkich rodzin na przykład, które prowadzą działalność kryminalną w Berlinie, w takich dzielnicach jak Wedding, Moabit, Neukölln-Nord, Kreuzberg-Südost i Schönberg-Nord. Są to wielkie rodziny kryminalne, mafie, które prowadzą działalność kryminalną. A więc można oczywiście doprowadzić do tego, mówią Niemcy, aby wprowadzić członków tych rodzin. Wtedy będziemy mieć inne problemy, bardziej wybuchowe.
a przestępczość, no właśnie, ciągle rośnie, bo na razie decyzji o sprowadzeniu rodzin nie ma. Bardzo dziękuję, musimy kończyć. Jan Bogatko komentował dla Państwa wyniki najnowszego badania przestępczości w Dolnej Saksonii. Bardzo dziękuję, jeszcze dobrego wieczoru. I tak to już właśnie jest, że przestępczość rośnie. Co jest powodem do tego? I robią zdjęcia, potem wiesz, do kierownika dają to i nie wiadomo kto to. Nie wiadomo kto to. Rodziny, cała najlepiej. A to przecież sami swoi, nikt inny tego nie robi. Tylko sami swoi. Północnej, wtedy ta przestępczość wśród imigrantów z Afryki Północnej będzie spadać. To Polskie Radio 24 na zegarze 22 po 18. Radio Kącika. Tak FM Euro Kącika. Barbie, Baby, Lunch. Popołudnie w Polskim Radiu 24. W sumie 700 umów na kwotę ponad 22 miliardów złotych. Tyle umów na taką kwotę podpisało Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o projekty związane z ochroną środowiska, a w tym wszystkim 263 umowy. To są projekty związane ze smogiem i walką ze smogiem. Resort Środowiska przedstawił dzisiaj swoje działania na rzecz poprawy jakości powietrza, a szczegóły tych działań zna Marta Szulbowska. Minister środowiska Jan Szyszko podczas konferencji powiedział o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której celem jest walka ze smogiem. Resort Środowiska 2016-2017 rozpoczął działalność na rzecz finansowania spraw związanych z jakością środowiska i w tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, współdziałając z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, w chwili obecnej przeznaczył do wydania ponad 2 miliardy złotych. Do roku 2020 planujemy, iż ta pomoc będzie kształtowała się na poziomie około 10 miliardów złotych. Przez ostatnie półtora roku nastąpił postęp, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, oznajmił prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda. Ponieważ w tym czasie podpisaliśmy około 1100 umów, można powiedzieć, że 3850 umów było realizowanych do tej pory. Powiedziałbym, że w 12 miesięcy trochę więcej niż roku zostało podpisanych blisko 1100 umów. Wiceminister Paweł Sołek podsumował działania legislacyjne resortu, które mają poprawić jakość powietrza w Polsce. Mówił m.in. o rozporządzeniu o standardach kotłów. Od czerwca tego roku na polskim rynku kotłów to też dziwny jakiś. Tylko te pierwszej klasy. Ta legislacja jest wprowadzona 24 miesiące wcześniej przed prawem unijnym, gdyż od roku 2020 w ramach rozporządzenia unijnego na całym rynku europejskim w Unii Europejskiej będzie możliwość tylko używania i wprowadzenia do obrotu tego rodzaju kotłów, więc tutaj wychodzimy do przodu i to prawo za 24 miesiące, za 2 lata zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Wiceminister Paweł Sołek przypomniał, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec minionego roku przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Nowe przepisy wprowadzą rozwiązania związane z poprawą jakości prowadzonych pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju. Resort Środowiska przygotował dokument zawierający kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Krajowy Program Ochrony Powietrza. Prace nad realizacją krajowego programu nadzoruje Międzyresortowy Komitet Sterujący, którego przewodniczącym jest właśnie wiceminister środowiska Paweł Sałek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Medycyna w służbie życiu, a zakaz aborcji organicznej w polskim prawie. To temat konferencji prasowej, jaka odbyła się dziś w Warszawie. Zorganizował ją arcybiskup Henryk Hozer, a także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Uczestnicy po raz kolejny przekonywali, że aborcja z przesłanki organicznej jest odbieraniem wielu dzieciom prawa do życia. A na tym spotkaniu była Małgorzata Głogowska. Przesłanka eugeniczna umożliwia wykonanie legalnej aborcji w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali, że to zagadnienie jest tematem trudnym i wielowątkowym. Jednak ich stanowisko jest jasne. W Polsce powinien obowiązywać zakaz tego typu aborcji. Genetyk profesor Andrzej Kochański mówił, że jest ona anachronizmem. To jest medycyna XIX-wieczna. To jest medycyna spod znaku lampy naftowej. Ona nie wymaga specjalnych umiejętności, nie wymaga sprzętu. Natomiast w 2018 roku to jest w ogóle trudne do zaakceptowania, że jakąś rzecz czysto światopoglądową, opartą na teoriach eugenicznych, na darwinizmie społecznym, na eugenice Daltona, nagle utrzymujemy ją cały czas konsekwentnie w medycynie.
Z kolei arcybiskup Henryk Hozer podkreślał, że w debacie na temat aborcji bardzo często banalizuje się jej skutki. To jest szok dla organizmu, bo przerywa bardzo skomplikowany zespół reakcji, które mają miejsce w organizmie kobiety ciężarnej, interakcji między dzieckiem i matką, i ten szok powoduje powstanie później pewnej somatycznej pamięci, która jest traumatyzująca i opisujemy i znamy bardzo często występujący tak zwany syndrom poaborcyjny. W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt obywatelskiej ustawy Zatrzymaj aborcję. Koncentrujemy się w nim na wykreśleniu z obecnej ustawy przesłanki eugenicznej, mówi Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy. Wykreślamy punkt, który odpowiada za aborcję na ponad 1000 dzieci rocznie w Polsce, w majestacie prawa. Nie zmieniamy niczego, jeżeli chodzi o dostępność do badań prenatalnych, one będą dostępne na tych zasadach, na których obecnie. Nie zmieniamy niczego, jeżeli chodzi o zakres karalności za aborcję oraz samego wymiaru kary. Pod projektem podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Dodajemy jeszcze krótko, że do Sejmu właśnie obywatelski projekt dotyczący zastrzeżenia prawa aborcyjnego został skierowany już do pierwszego czytania. To jest informacja z portalu 300polityka.pl. Informuje on również, że będzie poddany pod obradę inny projekt Barbary Nowackiej zakładający liberalizowanie prawa aborcyjnego. To Polskie Radio 24. Za chwilę informacja dnia o 18.30. Reklama. 3, 2, 1, wysiadasz! To był dobry rok. Dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Ostro grasz. Na maksa. Nie nadaj spokój, no. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 699. Asus Grafika Radeon za 1799. Laptop gamingowy Dell. Mocna grafika, no. 4 giga. Taniej o 500 zł. No Jezus, tyle osób wyszło. Powinniście wyjść chyba. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a cytryny tylko 4,99 za kilogram. Oferta ważna do wtorku 9 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 18.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze osoby w partii mają rozmawiać m.in. o kolejnym etapie rekonstrukcji rządu. Przy Nowogrodzkiej spotkali się m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wicepremier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przed wejściem do siedziby PiSu politycy nie rozmawiali z mediami. Wiadomo jednak, że dziś poruszony ma zostać temat kolejnego etapu rekonstrukcji rządu. Zmiany mamy poznać już niebawem. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził wczoraj, że... Sami swoi. Wychodzą po dwóch godzinach, zrobili zdjęcie. I potem oni dziwią się, kto to zrobił zdjęcie. Sami swoi. Sami swoi robią zdjęcie, bo są nienormalni. Wydają tego swojego kierownika. No, sami swoi. Karol Sorówka, Polskie Radio. Małżeństwo z Nakła podejrzane o zdemę. Zmobilizować to dziadostwo, żeby wychodziło. Nie przyznało się do zarzucanych im czynów. Wychodzą już dwie godziny temu, wyszli niektórzy, a inni zostali. Sobie sami zrobili zdjęcie. Zastosował wobec nich dozór policyjny. Po dwóch godzinach Adamska Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy.
wtedy dochodzi konieczność. Powinien sobie wszystkich tu zabierać wszystkich wolnych. Powinien wynocha wszystkich tutaj razem wychodzić, a nie wiesz, po 4 godzinach. Siedzi, wiesz, coś tam przez płot podaje, nakradnie, wiesz, łap. Prezydent Andrzej Duda otworzył kolej kanapową Centralnego Ośrodka Sportu na Skrzyczne w Szczyrku. Spotkał się także z nauczycielami i uczniami szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych w Buczkowicach. To jedna z najlepszych placówek w Polsce, mówi Andrzej Duda. Tu właśnie w Szczyrku realizowane są wielkie inwestycje, jeżeli chodzi o sporty zimowe. Gdzie to nowe hasło jest? Powinniśmy mieć reprezentanta Polski w każdej z dyscyplin, także jeżeli chodzi o sporty zimowe w światowej dwudziestce. Prezydent dostał od uczniów kurtkę narciarską z logo szkoły i przyjął zaproszenie na otwarcie. Boże, gdzie jest to nowe hasło? No gdzie jest to nowe hasło? Nie ma tego nowego hasła. Gdzie jest to nowe hasło? Przy planetarium w Chorzowie powstanie Park Nauki. Na ponad 2000 m2 pojawi się m.in. symulator trzęsienia ziemi, pokoje z różnymi warunkami klimatycznymi, czy kolumna pogodowa, w której można obserwować tornado. Przebudujemy także salę główną, mówi wicedyrektor planetarium Stefan Janta. Powstanie ekran metalowy, perforowany i będzie zupełnie nowa aparatura. Hybrydowy system projekcji, czyli optomechaniczny projektor uzupełniony o projektor 8K cyfrowy. Większość nowych atrakcji powstanie pod ziemią. Z zewnątrz budynki planetarium zostaną wyremontowane. Charakterystyczna kopuła zostanie, mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Kopuła zostaje, zmiany kopuła musi zostać. To element charakterystyczny województwa śląskiego, element charakterystyczny parku. Były duże dyskusje z architektami. Planetarium nie straci nic z tej architektury, która dzisiaj jest. Prace modernizacyjne rozpoczną się wiosną, a zakończą w 2020 roku. Koszt inwestycji to prawie 100 milionów złotych. Rosyjski senator i doradca Władimira Putina chce, aby mauzoleum Lenina zamieniono w cmentarną kryptę. No. Oleg Morozow proponuje, aby zwłoki wodza rewolucji komunistycznej pogrzebano pod mauzoleum ustawionym na Placu Czerwonym, a samą budowlę przekształcono w memoriał pamięci i pojednania. Dyskusje o likwidacji mauzoleum Lenina trwają w Rosji od kilkudziesięciu lat. W ubiegłym roku niemal wszystkie partie polityczne domagały się przeniesienia zwłok Włodzimierza Lenina na cmentarz. Przeciwna takiemu rozwiązaniu była jedynie Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, a milczenie zachowali politycy rządzącego ugrupowania Jedna Rosja. Tymczasem senator i były szef oddziału spraw zagranicznych Kremla Oleg Morozow zaproponował, aby zaprzestano wystawiania na widok publiczny zwłok Włodzimierza Lenina i pogrzebano wodza rewolucji pod podłogą mauzoleum. Morozow chce, aby decyzja taka zapadła w formie aktu ustawodawczego przyjętego przez obie izby parlamentu i prezydenta. W jego ocenie rozpisanie w tej sprawie ogólnokrajowego referendum może doprowadzić do protestów, dlatego ciężar odpowiedzialności za taką decyzję muszą wziąć na siebie politycy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polski Radio 24, serwis sportowy Henryk Kurkoś. Emil Stok wciąż niepokonany w narciarskim turnieju 4 skoczni po zwycięstwach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Dziś w Innsbrucku okazał się najlepszym zawodnikiem konkursu. Prowadził już na pół metru zawodów po skoku na odległość 130 metrów. W drugiej serii z obniżonego rozbiegu osiągnął rezultat o 1,5 metra gorszy, ale triumfował niezagrożony. Nad Norwegiem Tande osiągnął blisko 15-punktową przewagę, a po zakończeniu dzisiejszego konkursu drugiego w klasyfikacji łącznej imprezy Niemca Wellingera wyprzedza aż o 64,5 punktu. Jutro kwalifikacje do kończącego turniej sobotniego konkursu w Bischofshofen. Czy Kamil Stok do końca poradzi sobie z presją psychiczną, którą pewnie odczuwa? Odpowiada Adam Małysz. Kamil naprawdę jest doświadczonym zawodnikiem. On już pracował i z psychologami i ma osoby w tym momencie... O Boże, PKS-a, dziadostwo. To powoduje, że gdzieś tam łatwiej sobie poradzić z tym wszystkim. Największy stres zawsze jest, jak już stoisz na rozbiegu przed samym skokiem. Ja sobie zawsze powtarzałem, że no jestem dobry w tym momencie i po prostu mam swój skok skoczyć i być zdystansowany do tego, co jest w koło, czy gdzieś tam na dole, że tysiące kibiców naszych i krzyczą i tak dalej, że powinieneś wygrać. Nie. A więc przede wszystkim koncentracja. Reprezentująca Słowację Anastazja Kuzmina wygrała w Oberhofie biatlonowy sprint Pucharu Świata na dystansie 7,5 km. Z wysokiego 6. miejsca cieszyła się dziś nasza zawodniczka Weronika Nowakowska. Bardzo trudne, trasa wymagająca, jak zawsze w Oberhofie. Warunki niesprzyjające, jak to też zwykle bywa w tym miejscu. Cieszę bardzo fakt, że
Zamknij dziadu mordę, nie dzwoń tu. Zanotowałam to szóste miejsce. Więc bardzo się cieszę, że im bliżej igrzysk, tym co Puchar Świata, ja zajmuję coraz wyższe lokaty. No i mam nadzieję, że taka tendencja będzie włączona do igrzysk olimpijskich, a tam nastąpi ten wystrzał formy. A do inauguracji igrzysk Pjongczang coraz mniej czasu, to tylko 35 dni. I już niespełna 17,5 godziny. Nie było naszych reprezentantów w gronie narciarzy rywalizujących w Zagrzebiu z slalomie o punkty Alpejskiego Pucharu Świata. Triumfatorem zawodów został Austriak Marcel Hirscher. To jego 50. w karierze pucharowy sukces. Dziś po podsumowaniu czasów obu przejazdów Hirscher o 33 setne sekund wyprzedził swego rodaka Michaela Mata, a o 72 setne Norwega Henrika Kristoffersena. Serwis gospodarczy. Justyna Golonko, zapraszam. Proszę pana, bo ja tutaj, nie wiem, podała mi się numer telefonu i ten PIN, a wcale nie przyszedł. Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Na ten właśnie numer, co tutaj pan. 300 milionów euro więcej niż przed rokiem. Wiceprezes agencji Krzysztof Senker tłumaczy, że... Do ukończenia, na samym końcu, tak, hasło już przy zmianie potwierdziło się, jest ok, tylko ten PIN, szukam tego. 580317 00170, tak słucham. To nadal Rym jedzie Dolnośląskie. Tak, dzień dobry. Mazowieckie 11, Małopolskie 8, Śląskie 7, Opolskie 4. To są te regiony, które najczęściej, ale pracujemy tak bardzo mocno i udało o której? Dobra, dobra. W 17 roku skierować dużo więcej. Dobrze, dobrze. Polski Wschodni. Dobra. Ten trend jest bardzo obiecujący. W wyniku zamkniętych w ubiegłym dobra roku projektów najwięcej inwestycji zrealizowano dobra w przedsiębiorce z USA. Tak, tak, bo tutaj bardzo dużo wychodziło jeszcze po dwóch godzinach. Ja mówię, kurczę, no już mnie się myślało, że ten ostatni, a to jeszcze trzech, czterech i oni sobie robią potem zdjęcia, czy co, ale tu wszędzie światło zgaszone, Bogu dzięki, na budynku nie ma nic, żeby się świeciło. Można było liczyć na spore wsparcie. Taka przeciętna dopłata, na jaką można liczyć w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, to jest tak, tak, około 36 000 zł. I też od razu może dodam ciekawostkę, że osoby, które mają liczną rodzinę, czyli rodziny wielodzietne, mogą dostać nie 25-26 000 zł jak średnia, ale ponad 110 000 zł. To jest ta górna granica dopłaty, o jaką można się ubiegać. W nowym roku do wykorzystania było 381 milionów złotych i była to już ostatnia odsłona programu. Jeden przelew składkowy zamiast trzech, a czasem nawet czterech, stał się faktem. Jak wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pierwsze kilkadziesiąt tysięcy wpłat na indywidualne rachunki zostało już rozliczone. Rzecznik zakładu, Wojciech Andrusiewicz, przypomina, że od nowego roku zniknęła konieczność opłacania składek na różne rachunki. Ustawa o rynku mocy wprowadza do rachunku za energię elektryczną dodatkową opłatę w postaci opłaty mocowej, która zwiększy koszty dla konsumenta po to, a to ja z panem chyba rozmawiałam, tak, bo tutaj zawrót głowy był taki i w sprawie tego PIN-u. No bo już podaję panu PESEL. Wyższa cena energii za bezpieczeństwo. Opłata mocowa wejdzie w życie w 2021 roku. Tak, 580317 00170. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Za niecałe 20 minut będzie 19. Za chwilę u nas komentarz ministra sportu do wygranej Kamila Stocha. Trzeci już z rzędu, a potem sprawdzimy formę organizatorów i uczestników sobotniego orszaku Trzech Króli. A już teraz Błażej Prośniewski. Gospodarka dla każdego. O Jezu, Igańska 20 i 112. Złoty zamknął rok jako jedna z najlepiej zachowujących się walut w 2017 roku. Początek roku też wygląda nieźle. Czy to znaczy, że 2018 będzie rokiem umocnienia i utrwalenia się tego trendu? O tym rozmawiamy dziś w audycji Gospodarka dla Każdego. Naszym gościem jest Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim jednak porozmawiamy o perspektywach dla złotego w najbliższych miesiącach, może powiedzmy, w jakiej kondycji nasza waluta weszła w rok 2018? Weszła w bardzo dobrej kondycji i to ma, powiedzmy, swoje podłoże i lokalne, i też można powiedzieć takie ogólnorynkowe, ogólnoświatowe. Tym zewnętrznym czynnikiem, który dobrze się wpisał w ostatnie tygodnie grudnia, to była słabość dolara amerykańskiego, jakby porzucanie go przez inwestorów, a to zwykle tradycyjnie zbiega się z tym, że jeżeli dolar jest słaby, to jest większe
większy nacisk na waluty rynków schodzących, na ogólnie aktywa rynków schodzących, bo to jest jakby traktowane, że gdy dolar za mocno się zyskuje na wartości, to w popłoch wpadają aktywa rynków schodzących. Natomiast mieliśmy teraz odwrotną sytuację, także ta słabość dolara przekładała nam się nie tyle na umocnienie złotego tylko do dolara, ale ogólnie ten napływ kapitału inwestycyjnego, kapitału portfelowego rozlewał się po wszystkich rynkach wschodzących i tak masowo tego i złotego, czy też forinta węgierskiego, czy koronę czeską umacniał. A jeśli chodzi o warunki wewnętrzne, to co umacniało naszą walutę? Czy to były te bardzo dobre dane makroekonomiczne, które do nas spływały i spływają? Tło makroekonomiczne jest bardzo mocne. W zasadzie w każdym elemencie... Dzwoniłam do Wonga Wonga. Ten obrazek proszę Państwa, to jest takie dziadostwo. Ta Wonga Wonga, że to jest taka zabawka, która służy do wyciągania pieniędzy od ludzi, nabierania. A mi chodziło tylko o ten PIN, bo tak, PIN nie przyszedł na ten telefon, to bez łaski. A pyta się o takie rzeczy, o które się pyta w innych okolicznościach. To jest po prostu załatwianie pożyczki, zanim co do czego dojdzie. To są tylko wstępne takie cyfry i tej pożyczki tak nie będzie, bo to przecież jest Wonga Wonga. Ale on tutaj się pyta o 50 rzeczy, 50 opcjach. 56. To nie ma najmniejszego sensu. Była ta sprzedaż walut. No i ja staram się to jak ja dzwonię do banku, żeby zastrzec kartę, to jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. Stało się dla Ministerstwa Finansów potrzebne. One są do dyspozycji, można je wykorzystywać, żeby sprzedawać po rynku, że akurat trafiły na dość niepłynne warunki pod koniec roku, co na pewno sprzyjało to umacnianiu złotego. No i natomiast nie sądzę, że braku. Powiedz, dwa razy więcej to te banki europejskie, on się dołożył, to tak jakby podejrzewać, gdyby potraktować powiedzmy kurs eurozłotego jako taflę lodu, jak skacze dwójka. To Wonga Wonga. Wonga Wonga. To w ogóle brzmi tak jakoś, wiesz, dziecięco, a co dopiero jakby co miało się do rzeczy. Ten kurs przełamać i spadliśmy niżej. To teraz wybiegnijmy w przyszłość. Jakie czynniki będą wpływały na rynki finansowe w 2018 roku? No i jak to się przełoży na kondycję złotego? Czy złoty będzie umacniał ten trend wzrostu swojej wartości, czy wręcz przeciwnie, to już jest maks, co nasza waluta może osiągnąć? Tak, od strony tej zewnętrznej, czynniku zewnętrznego, wydaje dobrze, się, na razie, będzie siła proszę Państwa, waluty. Gdy nadaje nasze radio Conchita, niech to wygaśnie, idźmy dalej. Wśród głównych walut trochę złoty jako waluta rynku. Tak jak tu swego czasu, ile tydzień temu, z Jadzią Grabowską siedzę w McDonaldzie i po prostu, o co tam chodziło w tym banku, ING Bank. Aha, no i też tak samo, że gdzieś był jakiś błąd. Ja pewnych rzeczy nie pamiętam i po prostu żeśmy odłożyli sprawę w ING i też gruchnęłam śmiechem, że... Narodowy Bank Szwajcarii wcale nie ma zamiaru. No ale to jest w banku, ale tutaj to więc wiesz, jeszcze do banku to daleko. Wchodzimy na e-mail. Brexitu, więc też tutaj należy oczekiwać, że euro do funta będzie mocniejsze. Natomiast w przypadku dolara zresztą dużo dobrego ma sobie w cenie, bo gospodarka jest silna, ale ona tak naprawdę wybiegała z swoją siłą już od kilku lat. Tak samo jak Rezerwa Federalna podnosiła stopy procentowe, zacieśniała politykę monetarną wcześniej niż inni, także to musi być dolar i gospodarka amerykańska już jest tam, gdzie inni teraz dobrze. Poczta Gazeta i teraz gospodarka strefy euro i Europejski Bank Centralny w konsekwencji euro będą doganiać ten pułap, więc to też jakby się będzie zbierać na to, że euro będzie silniejsze do dolara. W konsekwencji, jeżeli dolar będzie słabszy, to też będzie się przekładać na tą słabość dolara do złotego. I też trzeba pamiętać, że to, że te duże wahania mają następować Grzesznica, w tej pierwszej lidze, e-magazyn, to dla Grzesznica, będzie to oznaczać, że złoty będzie poprawiał swoje warunki Grzesznica względem właśnie dolara, no, franka, albo zabobony, Grzesznica, no. Nowy serial kryminalny na NC+. Daj spokój, nie mam czasu na głupoty. Może to być dobry film, Grzesznica. Aż mnie, wiesz, ekscytuje tytuł filmu Grzesznica na NC+. Zespół obsługi Eurocord, zaraz tu zadzwonię. Ciekawią, że co?
tylko bardziej rynek będziemy schodzić poniżej 4% rok do roku i wydaje mi się, że też rynek za dużo oczekuje od Rady Polityki Pieniężnej, patrząc co mówi prezes NBP Adam Glapiński, że on w tym roku nie chce podnosić stóp procentowych. Tymczasem rynek wycenia, że do końca roku zobaczymy tą jedną podwyżkę, także rozczarowanie po stronie polityki szanowny kliencie, do mnie piszą. Dziękujemy za... Spór Warszawy z Brukselą może trochę ciążyć na sentymencie, także ja bym się nastawiał, że w kurs euro do złotego może nam jednak odchodzić bliżej 4,30, natomiast kursy pozostałych walut raczej nam tutaj się ustabilizują na tych poziomach, które mam mniej więcej teraz. Jeśli chodzi broker, o euro, analitycy wierzą we wspólną walutę, chyba że Włosi w marcu nas zaskoczą, wtedy tam odbędą się wybory parlamentarne. Teraz na czele sondaży stoi ruch pięciu gwiazd, który... Gotówka na nowy rok rata już od 35 zł, abstrakcyjna kasa, potem okaże się, że asa, wiesz... Daj spokój, nie spadają, się podszywają pod różne nazwy, a potem okaże się, że jesteś zalogowana. Tutaj widać, że pięciu gwiazd nie ma do końca i dwa razy więcej chcą. No bo oni się wstydzą, że chcą dwa razy więcej, to więc nie mogą się reklamować dwa razy, skoro oni biorą dwa razy więcej, dają ci 2000, a chcą, wiesz. Na Sycylii, gdzie tam Partia Pięciu Gwiazd nie do końca sobie tak dobrze poradziła i to jakby zmieniło ich strategię, że jednak widać, że bardziej wolą wejść w kolaborację, stworzenie rządu koalicyjnego, w konsekwencji ich postulaty byłyby osłabione. Także no, dla rynku na razie nie stanowi to dużego czynniku ryzyka. Pewnie gdy będziemy bliżej wyborów, sondaże mogą nam chwilowo wprowadzać destabilizację, ale bardziej bym się spodziewał, że to będzie miało dotyczyło włoskiej giełdy niż ogólnego rynku europejskiego. Mieliśmy dobry przykład w przypadku tego, co działo się w Katalonii podczas referendum, że w zasadzie odczuły te wszystkie 808. No trzeba może ten telefon uruchomić, bo tylko że on jest jakiś taki nieszczęśliwy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ten telefon trzeba uruchomić, który jest nieszczęśliwy. Złotego, co cieszy, bo i tak już no uruchamiamy telefon, który jest nieszczęśliwy, no nie wiem. Pytanie, czy tutaj zagrożeniem nie jest przypadkiem to, że w końcu kiedyś Bank Narodowy Szwajcarii zacznie podnosić stopy procentowe, co może być bardzo bolesne dla frankowiczów. Nieszczęśliwy, bo też... są ujemne, no i kiedyś te stopy muszą wrócić do dodatnich poziomów. Tak, natomiast nie spodziewałbym się tego na przestrzeni bliższych 12 miesięcy. Narodowy Bank Szwajcarii jest ukontentowany tym, że wreszcie ten frank zaczyna się osłabiać, że ten kurs euro do franka najważniejszy jest dalej parytetu, a bliżej tego poziomu 1,20, który był wcześniej tą podłogą, która 3 lata temu została złamana w ten czarny czwartek, kiedy ten kurs też franka do złotego skoczył na poziomie 4,30, a nawet chwilowo wyżej. Także na razie Narodowy Bank Szwajcarii woli czekać na to, co robi Europejski Bank Centralny, który działa na korzyść euro, umacnia. Więc wonga, wonga, że dziady lubią się bawić w wonga, wonga. Daj spokój. No bo jednak mimo wszystko przed kryzysem wysłać, euro do franka, wiesz, 1,40, do Żydów. 50, to jest jeszcze, to jest 20%. Obrzydliwe, że to takie, wiesz, bez kultury. Daj spokój. Narodowy Bank Szwajcarii życzył. Wydaje mi się, że dopiero rok 2019 to jest ten termin, kiedy można myśleć o jakimś tutaj normalizowaniu polityki, ale to z punktu widzenia polskich kredytobiorców to jest jeszcze z niższego pułapu kursu franka do złotego niż obecnie. Konrad Białas, główny ekonomista ADMS, Brokers, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Zapis naszej rozmowy, a także więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Boże Pierzniewski, dziękuję, do usłyszenia. Radiu 24. Za 9 minut 19 to fantastyczny atak. Minister sportu komentuje sukces Kamila Stocha. Polski skoczek, przypomnijmy, wygrał w Innsbrucku trzeci z konkursów w turnieju czterech skoczni, a do tego zdeklasował rywali. Cieszył się w TVP Info minister Witold Bańka. No jest, z tegorocznym orszakiem Trzech Króli wiążą się dwa jubileusze. Dokładnie 10 lat temu rodzice dzieci z warszawskiej szkoły żagle zdecydowali o wystawieniu pierwszych publicznych jasełek, czyli pierwszego orszaku. Druga
druga rocznica to stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. I właśnie tradycje bożonarodzeniowa i patriotyczna będą przeplatały się w tegorocznym orszaku. Jego hasło to Bóg jest dla wszystkich. Z okazji jubileuszu orszaku chcemy przypomnieć jego uczestnikom, że Pan Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka i czeka na każdego. Tegoroczny orszak będzie jedną z największych imprez towarzyszących świętowaniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego nasz orszakowy śpiewnik będzie wyjątkowy. Śpiewnik zawiera 14 polskich kolęd wraz z ich rysem historycznym autorstwa pana Jacka Kowalskiego. Mówi Jolanta Skwarek, rzeczniczka Fundacji Orszak Trzech Króli. Jasełka w wielu miastach będą miały podobny przebieg. Najpierw modlitwa, a później wyruszenie za królami podążającymi do stajenki. W widowisko na ulicach Warszawy zaangażowanych będzie około 1000 osób, wyjaśnia Barbara Trzeciak, koordynatorka stołecznego orszaku. Trasa orszaku przejdzie przez właśnie spod kolumny Zygmunta, przez krakowskie przedmieście i tam będzie można podziwiać mansjony przygotowane przez szkoły warszawskie, przez dzieci i nauczycieli ze szkół warszawskich. Pierwszy mansjon to będzie pierwszy grzech przygotowany przez szkołę Żagle, później dwór Heroda, gospoda, walka dobra ze złem. I już na samym placu Piłsudskiego będzie można przejść przez bramę anielską, a jeszcze przed Pałacem Prezydenckim będzie taka scena z chórem, który będzie nam umilał drogę, śpiewając kolędy. Na placu Piłsudskiego będzie rozstawiona główna scena i tam już będzie finał naszego przedstawienia, naszych jasełek, pokłon Trzech Króli. Najważniejsi aktorzy sobotnich jasełek to oczywiście Jezus, Maryja, Józef i Trzej Królowie, Antoni i Joanna Jaskulscy, którzy wraz ze swym synem Antosiem wcielą się w rolę świętej rodziny, przyznają, że będzie to dla nich absolutny debiut na orszaku. Przy takiej popularności orszaku jest tak dużo rodzin, które można by poprosić o tą rolę, a z jakiegoś powodu zostaliśmy poproszeni o odegranie tej roli my, więc jest to naprawdę dla nas też ważne i szczególnie, że Święta Rodzina jest taką rodziną wzorową, na którą możemy patrzeć i uczyć się od niej takiej miłości, dobroci i zaufania Panu Bogu. Święty Józef będzie oczywiście opiekował się Jezuskiem oraz Maryją, żeby ich ochronić, żeby wszystko było w porządku. W rolę króla europejskiego wcieli się w Warszawie Tomasz Kulas, który zaznacza, że orszak to dla niego nie tylko impreza rodzinna, ale też przeżycie duchowe. Zdecydowałem się na bycie królem trochę ze względu na moje dzieci, żeby zrobić im przyjemność i to jest taka przygoda, zabawa. A z drugiej strony jest ten wymiar duchowy, oczywiście bardzo ważny wymiar duchowy. To nie jest tylko zabawa, to jest pokazanie pewnej tradycji, takiej też naszej polskiej. To, co teraz jest promowane, nie wiem, Halloween, tego typu rzeczy, podczas gdy mamy właśnie coś takiego tutaj naszego, bardzo pięknego i chyba dużo bardziej sensownego. Warto to promować, warto to jakoś bardzo mocno rozbudowywać. Co roku na orszakowej mapie przybywa miejscowości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ich liczba wzrosła o ponad 100. Tym razem orszak przejdzie ulicami 644 miast w Polsce i 16 za granicą. W tym roku poza Europą parada odbędzie się także w Afryce i w Ameryce Północnej. Polskie Radio jest patronem medialnym orszaku Trzech Króli. O szczegółach tego orszaku informował nasz reporter Karol Dermoros, a my dodajemy, że orszak Trzech Króli to największa na świecie uliczna jasełka i termin najbliższa sobota, bo to właśnie święto Trzech Króli 6 stycznia. Za chwilę Mateusz Drozda i Wieczór w Polskim Radiu 24, a za dzisiejsze popołudnie dziękuję Weronika Wakulska, Paulina Olak i Piotr Wąż. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Reklama. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipiny sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. No jaki format jeszcze może być? Opa, dziadu, bez reklamy. Imię, nazwisko piszesz, to mówią, że nieprawidłowy format. I to nie ma odpowiedzi, że jaki to jest właściwie ten takie żydowskie, jednostronne komunikacje. Obrzydliwe to jest.